Na poznańskich ryneczkach od rana był całkiem spory ruch. Wiele osób niemal na ostatnią chwilę kupowało dziś brakujące produkty czy prezenty. Pani Daniela w tym roku ma akurat mniej pracy, bo na święta wybiera się do rodziny. Nic nie przygotowuję, bo jestem zaproszona do córki, do rodziny, bo tylko nas będzie 5 osób tak jak trzeba. W wielu domach przygotowania do Wigilii odbywają się jednak na ostatnią chwilę. Jeszcze sałatkę dzisiaj chcemy zrobić, barszczyk na kolację. No i jeszcze po słodkie musimy lecieć jakieś. Tegoroczna Wigilia będzie skromniejsza niż w ubiegłych latach. Wiele osób, z którymi rozmawialiśmy, spotyka się z bliskimi, ale w mniejszym niż zwykle gronie. Mimo to świątecznego barszczu nie może zabraknąć. Jeszcze czerwony buraczek i do sałatki końcówka już jest. Ale to włoszczyznę sama pani kompletowała. Nie, bo to do sałatki, a nie do To do sałatki, tak, do sałatki. A tam jest, o, tak, rzodkiewieczka i czerwony buraczek, gdzie będzie czerwony barszczyk dzisiaj. W wielu domach wygląda to nieco inaczej. Makowiec gotowy bywa dzień lub dwa wcześniej. Kapusta z grzybami, groch z kapustą, od rana jeszcze na gazie. Ryby w marynacie już od kilku godzin czekają na kolejny ruch gospodyni. Przygotowanie w Wigilii to często nie kwestia kilku godzin, a wielu dni. Chlebek. Makowiec już wczoraj się zapatrzyłam. Ale sama pani robiła makowiec? Nie, po prostu nie jestem taka zdrowa, żeby teraz stać i robić. Kiedyś robiłam. Wigilia to także czas ubierania choinki, pakowania ostatnich prezentów i kupowania kwiatów. Dla mamy, tak. Ewa, także imieniny. Na rynku wildeckim sporym zainteresowaniem cieszyły się jeszcze dzisiaj świąteczne stroiki i jemioła, która jest symbolem miłości. Jemioła, żeby było szczęście i szukać, żeby miały granuleczki, bo wtedy pieniążki. Im więcej koralików na jemiole, tym więcej pieniążków. Gonitwy za prezentami jakby już nie było, choć może przed obiektywem naszej kamery uciekali ci, którzy ich jeszcze szukali. Do południa świąteczne zakupy były głównie spożywcze, choć trzeba przyznać, że wigilijnego karpia na poznańskich rynkach nikt już dziś nie szukał. Maciej Szefer, Puls Dnia.